Witam, witam, witam. Kolekcjoner autografów Maciek z tej strony się kłania. I pierwszy filmik z sezonu 9495 Bundesliga. Od razu piszcie w komentarzach, czy takie filmiki wam się podobają, czy takie przedstawiające poszczególny sezon, cały komplety, to tak zwany komplet autografów. I będę po kolei przedstawiał, co mam, co na wymianę jest i czego mi brakuje. Oczywiście będę przedstawiał też całe tutaj zestawy poszczególnych też piłkarzy z tej ekipy. I może krótko będziemy razem tutaj szukać jakichś zawodników kluczowych, tak zwanych z reprezentacji, jakie gwiazdy może późniejsze. Tak popatrzymy, jak ci piłkarze się zmieniali, też ciekawe archiwalne zdjęcia i no i oczywiście autografy, z czego ja się bardzo cieszę, no i co trochę powspominamy wspólnie. I zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania i pisania wszystkiego, co dusza zapragnie o autografach oczywiście, nie o sympatii czy antypatii klubowej. I proszę bez wulgaryzmów, to bez niepotrzebnych jakichś takich kłótni, zaczepek i tym podobnych rzeczy. Tak więc zaczynamy ten sezon 9495, to jest TSV 1860 Monachium. 14 miejsce w Bundeslidze w tym sezonie. No i to jest taki dla mnie troszkę przykry sezon, przykry z tego powodu, że no niestety dwóch zawodników z tej ekipy już strzela bramki u Pana Boga. No niestety tak to się potoczyły losy tych zawodników, że nie ma ich dzisiaj wśród nas. No cóż można powiedzieć, może po prostu nie wiem, jak musiało być, no ale biegu czasu niestety już nie zmienimy. Trener Werner Laurent, który był z ekipą do 2001 roku. Rainer Berg, to jest, może w ten sposób przedstawię, Rainer Berg, bramkarz i pierwszy niestety nieżyjący piłkarz Bernd Meyer. Tutaj pod filmikiem wszystko opiszę, jeżeli by były jakieś powtórki w tych zestawach bądź autografy, które im brakują, to jeżeli ktoś z Państwa ma zbieraczy kolekcjonerów autografów, to bardzo proszę o informacje na PW, to na pewno się dogadamy. Lutz Braun, Rainer Maurer, Larv Strigers, przepraszam z góry za moją wymowę, Timur Janalin, Uwe Wolf, Bernd Trarers. Na razie zaczynam od tych autografów, których jeszcze nie pochowałem do albumów na autografy. Tak łatwiej będzie mi je prezentować dla Państwa. Matthias Imhoff, Manfred Barkhers-Weisser. Trudne nazwisko, ale dobry gracz. Manfred Schwab, znany z występu później w Bayerze München, Monachium, tak. Jens Keller, też znany zawodnik na Bundeslidze. Tak wyglądał Jens Keller 94-95. No i perełka, mam nadzieję, co wszyscy się ze mną zgodzą. Piotr Nowak, 9495. Peter Knebel, Tomasz Schmidt, Mirosław Stewicz. Tak tutaj ten autograf wygląda, Stewicza. Armin Dejan Kofeker, jeżeli przekręciłem, bardzo przepraszam. Kolejny autograf Andreas Herting, Thomas Seliger,
René Rydlewicz, no tak znany później w Bayerze. Leverkusen, Olaf Boden, też kilka sezonów zagrał w Bundeslidze, później kontuzja niestety przerwała mu dobrze zapowiadającą się karierę. Mój ulubiony zawodnik w tych czasach też, Guido Erhardt, no niestety, niestety. To jest ten drugi zawodnik, o którym Państwu mówię na początku. No, smutna historia niestety. Peter Pakult jeszcze. Bernhard Winkler. No i tak wyglądały karty z tyłu Wernera Loranta na ten sezon Bundesligi, a tak zawodników, czyli blank, czyli puste, czyste metryczka na dole, firma Lotto też sponsorowała koszulki. I to jest sezon 9495. Jeżeli podobają się Państwu te filmy, proszę o komentarze, żeby były kolejne. Bardzo chętnie będę przedstawiał te zespoły po kolei, sezony. I razem będziemy wspominać, jak to wyglądało w tych czasach. To wszystko na tym filmiku. Dzięki, pozdrawiam, cześć.